Hej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera, dokładnie mówiąc z Moonlightera DLC. Kochani, skończyliśmy za tę gierkę, więc jesteśmy już, że tak powiem, na czysto. Zostało nam w sumie to DLC i główny loch, który jest do eksploracji. Tylko widzę, że tam się kilka postaci pojawiło. Czy ktoś zauważył nieobecność tego dużego szlamowego potwora? Chyba nie. Miasto jeszcze nie możemy inwestować. W sklep chyba też nie. Nie, w sklep również inwestować nie możemy, więc na razie musimy sobie odpuścić to. Wiem, że mamy tutaj nowe ubranka. Tylko te ubranka widzę, że trzeba robić całkowicie inaczej. Jakichś innych surowcy. Dobra. Żeby zbędnie nie przedłużać, mamy 283 tysiące, myślę, że możemy śmiało iść już do lochu, zobaczyć, co tam się w tej chwili zmieniło. Dobra, czym ty jesteś? A powiem szczerze, że miałem delikatną przerwę od nagrywania, chyba 3 albo 4 dni i jestem taki dzisiaj zjebany, jak koń po westernie. Dobra, powtórka, tym się skacze, tym się tłucze. Pat mi nadal szwankuje. O nie. Nie lubię tych czarżujących. No nie, no kurwa, naprawdę ich nienawidzę. Ich się nie da w ogóle walnąć. Dobra. Wow! Jakiś nowy typ moba. I da się go tylko zaatakować jak walnie. Dobra. Grunt to poznać swojego przeciwnika. Jakieś kulki szlamowe w ogóle nam dropią. 5 sztuk? Co to jest? Tu widzę, że jest... całkowita rozbieżność. Rozbieżność. Wszystkie typy przeciwników po prostu występują. No kurde, no wszedłem w sprawę do tej gry. Ile kosztuje jedna z powrót? 1000? The fuck? A czemu nie możemy tego użyć? Czemu nie możemy użyć emblematu kupca? Nowy typ surowca. Odporny metal wymiarowy. Skamieniała kość. No to już wiem, co będę sobie chciał zostawić. Ciebie nie kojarzę jakoś. No kurde. Dobra, siadło. Chyba nie polubię tego lochu. Chyba go nie polubię. Idziemy zobaczyć, jaki jest boss. No, zapomniałem, jaki jest to przeciwnika. Au! Kurwa, piutku mały. Nie rzucę tymi kamieniami. Wyjebał się. No walnij tu. No. Ja nie wiem, co on się odwala. Po prostu nie skacze tam, gdzie chce. Nie skacze tam, gdzie chce. No ale dobra, uleczmy się. No i nawet całość sobie wyleczyliśmy. 1000 HP. A cóż to jest? Teleportuje się, tylko ciekawe czy, jak stąd wyjdziemy, będziemy mieć powrót, czy nie? Powinniśmy mieć powrót. I mamy powrót, wow.
Nie mamy powrotu. Kurde. Czyli to jest takie wyjście przed bossem. Czyli poprawili tak naprawdę to, co powinno być w podstawce. I nie wiem, czemu chłopaki tutaj ze studia nie stwierdzili, że może jednak dodadzą to w jakimś patchu, ale no dobra. Bo to by się przydało ogólnie już na początku. W ogóle mamy tu śmieci różne do sprzedania, ale to tym się zajmiemy później. Dzisiaj nie będziemy na pewno sprzedawać. Dzisiaj eksplorujemy lochy. Więc na razie cały złomek, który teraz nam dropną, oczywiście odkładamy. Idziemy dalej. Tylko ja może wezmę sobie jakieś potki przy okazji, bo jednak no tam jest dosyć mocny Mordor. Dlatego myślę, że to by się przydało. Co prawda to są chyba te słabsze potki, no ale cóż. No mówię, tak naprawdę tu jest problem taki, że wszystkie te moby, które już znamy, przynajmniej większość tych mobów, które znamy, są to moby, których nie lubimy. Dobra, ale tak. Ja sobie chcę wziąć naszego czerwonego slime'a, bo ten czerwony slime naprawdę był chyba najlepszym z towarzyszy, z kompanionów, które naprawdę w tej grze. Bo jednak ten stun sporo daje. Ten stun sporo daje. Dobra, wiemy również już, że... Aż kurde. Ej, tego typu mobów nie znamy. Tego typu mobów nie znamy. Dobra. Światło, lekkie straty początkowe. Naprawdę, te moby są... Kurwa dziwne. Ja sobie nie przypominam tych mobów. A już na pewno nie takich, które rzucały kamieniami. Już na pewno nie takich, które rzucały kamieniami. I to jest dopiero pierwszy poziom. Kurwa, przecież my sobie nie damy rady. My sobie nie damy rady z tym poziomem. Dobra, siadło pięknie. A, i złapał mnie. Ty wredny jesteś. Jak ty wiedziałeś, że ja tam będę? Jak? Pytam się jak. I teraz pytanie, góra czy dół? Góra czy dół? Dół. Na pewno nie znamy tych... Tysiąc! What the fuck? Czym ty kurwa jesteś? No tutaj jednostki nowe. Uuu. No kurwa, czołgu to jeszcze nie widzieliśmy w tej grze. To wybuchnie w cholerę. No, naprawdę. No, czołgu to w tej grze nie widzieliśmy. Z pewnością nie. I oczywiście z trzech dróg wybraliśmy tą ostatnią. Nic nowego. Nic nowego. Zawsze na samym końcu. No ale ten przeciwnik jest serio. Ten przeciwnik jest serio dziwny. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak my sobie damy tutaj radę. Co to jest w ogóle za waluta, którą teraz zdobywamy? No bo gra nam chyba tego nie wyjaśniła. MTH jakieś? Nic nie mamy. Jakieś dziwne gluty nam się... pokazują. W ogóle jest jakiś ostatni dzień. Co my tu w ogóle mamy? Ostatni dzień czego? Niczego. Po prostu ostatni dzień. Może mamy tylko tak mało czasu na to DLC? Tym razem tu nie idziemy. Idziemy zobaczyć, jaki jest boss.
Jaki jest bosik? Nie ma bossa? What? Naprawdę nie ma bossa? Z tym językiem to tam uciekaj stąd. No, w locie go walnąłem, tylko szkoda, że dostałem jednak. Nasza broń jest za słaba na te jednostki, naprawdę. Możemy się z nimi napierdzielać, ale czy to jest sens? Musimy się ulepszyć. Nowy przedmiot. Odporne szkło wymiarowe. To możemy sprzedać. Po ile to było? 110. To możemy sprzedać. Bierzemy wszystko. Dobra. Padł. Tyk. Akumulatorki, których ja mam gdzie wsadzić? 40 to było za tanio. 440. 150 to było za tanio. To było za 60. To możemy sprzedać. Możemy to pierdzielić. Akumulatory były droższe. Nawet na złomie są drogie. Nowe rzeczy, kochani. Nowe rzeczy, nowe czytanki. Dziennik poszukiwacza 10. Dałem im wszystko. Całe moje życie. Przez lata ciężko pracowałem przy tej maszynie, aby wydobywać to, co należało do innych. A teraz po prostu mnie zostawili. Nie ma tu już nikogo. Czyli mamy znów jakieś dziwne lochy. Właśnie w ogóle, czym są te lochy? Te lochy są w teorii czymś, co zbiera z różnych wymiarów przedmioty. O kurwa. To jest ciężki przeciwnik. Mam 60 HP. Zastanawiam się, co robić, co robić, co robić, co robić. Nie mam życia. Ryzykuję dużo. Panika mode. Dobra. Żyjemy. Spory były po 60, to też możemy to sprzedać bez problemu. To też było gówno warte, to też sprzedajemy. Cofamy się. Zbieramy spory. I myślę, że tu już więcej nic nie zrobimy. To było po 110. To możemy też sprzedać w sumie. A mi przeszkadza. To też było chyba tanie jak barsz, 110. Ale chyba ta sztabka pseudo była droższa. A, te sztabki... No, dobrze, zostaliśmy. Tak, po 320 była. Dobra, no niestety, dalej nie zobaczymy. Musimy się cofnąć, bo może być ciężko. Co nam dają te zielone szlamy? Bardzo mnie to interesuje, jestem ciekaw, co dają zielone szlamy. I powiem szczerze, że teraz przeciwnicy naprawdę są mega wyzwaniem. Naprawdę są mega wyzwaniem. Czy my możemy cokolwiek zrobić? Widzę, że tam kupiec chyba stoi. Chcesz dobrzeć swój ekwipunek Will? Oczywiście, że tak. Chcę zobaczyć, co potrzebuje nową broń, bo broń na najbardziej kuleje. Złote stripsy, tylko i wyłącznie, 456 tysięcy. I potem już tylko ulepszamy tylko i wyłącznie statystyki, dobra. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Cześć Will. Ten nowy portal przyniósł wiele nowych klientów. Czy zainteresuje cię nowe ulepszenie sklepu? Nie tylko pozwoli ono klientom oferować artefakty na wymianę, ale doda także nowe dekoracje.
A nawet dziwny gadżet, który pomaga sprzątać sklep. Co ty na to? Pół miliona. Przykro mi, Will, będę do tego potrzebować więcej złota. Na pewno szybko zdobędziesz niezbędną ilość. No fajnie. A ty kim jesteś? Zdążył się ten portal przed piątym lochem. Czym właściwie jest MTH? Umowa stworzoną przez obserwatorów, prawda? Prawda. Ty masz coś nowego? Nie masz. Dobra, więc może jednak dzisiaj zrobimy sobie jakieś jednak sprzedawanko? Może byśmy coś zrobili? Na pewno mogę ten złom, który mam w tej chwili, już posprzedawać, tylko pytanie, czy... Ja nie chcę najpierw sobie pójść na przykład do skrzynki i nie wziąć wszystkiego, co zostawiłem tu. Bo ja tutaj tego nie zostawiłem. Ja zostawiłem to tu chyba. Tak. O, właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło. Więc tak, na pewno to możemy zostawić. To możemy zostawić. To też możemy śmiało zostawiać. W ogóle, co potrzebowaliśmy na ulepszenie? Na pewno tej stali. Ta stal była na pewno potrzebna. Co jeszcze? Kurde, nie pamiętam. Muszę iść zobaczyć, co my tam potrzebowaliśmy. Panie Kowalu, co my potrzebowaliśmy do ulepszenia broni? Pseudozłom, stripsy i kawałek tej sztabki. No dobra. Czyli tego toadejstwa potrzebowaliśmy. Klejnotów. Tylko tak, pytanie teraz, po ile sprzedać te różne złomy? To w ogóle po 20 było, to na pewno nie. Sprzedamy po 30. Nie wiem, czy w ogóle mi się opłacało to brać. Renty spawalnicze. No jednak to trochę roboty zrobiło. I to po 40, ale to też chyba była niezbyt dobra cena, prawda? Prawda. Po 50. A resztę na razie zostawiamy, bo ceny nie znam. Muszę zobaczyć sobie, jaka to może być cena. I dopiero wtedy to ogarniemy. A nie, to nie były te kryształy, przepraszam. To były te kryształy. Wymiarowe śmieci. No to nie przeszkadza. To nie przeszkadza w żaden sposób. Dobra, bierzemy potki. Tylko które to były potki? W ogóle to już mamy chyba ulepszone wszystko, prawda? Ja się ulepszyłem. Nie, no na maksa jesteśmy chyba. Plus, 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 tak. No i to my ten śmietnik już możemy teoretycznie sobie ogarnąć. Bo to nam już nie jest potrzebne. No, nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Chciałem sobie to uporządkować. To możemy w teorii sobie teraz dołożyć tu. Chyba, że coś robię głupiego, ale nie wydaje mi się. Akurat 5. Tutaj kolejna szpulka. To sobie też dołożymy. I już jest gicuś grancuś. Dobra, prześpijmy się. Zobaczmy w ogóle, może coś się pojawi nowego. Naprawdę początkowo będzie nam ciężko sobie ten sprzęt ulepszyć. Dopóki nie będziemy mieć tej lepszej broni, to będzie naprawdę ciężko. Dobra, otwieramy ten pierdzielnik. Może nad 500 tysięcy jakoś uzbieramy. W sumie dużo to nie jest. No, kupujcie, kupujcie. O, zainteresowanie. Wielkie zainteresowanie o ptak wyleciał, standardowo. 5-6 tysięcy.
Dobra, 356 tysięcy. A ja chyba broń początkowo ulepszę. Pójdę kupić te stripsy. I dopiero wtedy sobie to ogarniemy. No, kupuj to. Wszędzie jest fair price. Price, przepraszam. Więc też są zadowoleni. Świetnie. Ta popka, jaka wychodzi. Taka popi wersja hard. Po roku w Rosji. Oż ty złodzieju. Ci kurde. Ja ci wyniosę. Ja ci wyniosę, gołganie. W ogóle wyszedł z tego, co widziałem w końcu Mortuary Assistant, więc pewnie też sobie ogramy to, kochani. Na pewno sobie ogramy już niedługo. Z Original War'a raczej tylko te trzy odcinki wpadną i myślę, że nie będziemy raczej tego kontynuować, bo wyświetleń to nie robi, widzę, że też was zbytnio to nie interesuje. Chyba, że naprawdę będziecie chcieli. Za tanio. Ewidentnie za tanio. Dobra, koniec, wynocha. Ile zarobiliśmy? No prawie 500 000. No wtedy na pewno sobie już nie ulepszymy tego. Dobra, jeszcze może zdążymy. Pójdę w ogóle do lochu elektronicznego. O ile się da. Tam najlepszy drop w sumie lecił, najwięcej kasy z tego było. Zlecimy sobie te stripsy kupić. Zobaczę, ile dokładnie ich było potrzeba. Było 3 sztuki czy 5 sztuk? Już nie pamiętam. 5 sztuk. Z lochu elektronicznego. Co mi się pat rozłączył? Nie. Coś się zbugowało. Złote stripsy. No trochę kosztują. Trochę kosztują, no ale dobra, mamy. Idziemy ulepszyć sobie, a raczej zrobić sobie nową broń. Przydałoby się ją też ulepszyć. Wszystko. My w tej chwili mamy jaki? Zestaw. 498. 498, a to daje 620. I w sumie zaraz będziemy mogli sobie zrobić kolejne. Międzywymiarowy kowal. Dobra, ej, drugi już możemy zrobić. Nawet nas na to stać. Było już 960. Tylko 500 000 potrzebujemy. Kurde, ale korci. Da się jakoś sobie to porównać. To jest 2400. Dobra, teraz mamy rękawice na poziomie. Może bym tamtą rękawicę sobie schował? To jest dobry pomysł. Na razie ją sobie wystawię. Za zero. Dawać ci przecież nie muszę. Nie mam żadnych potek w sumie, no ale dobra. Jakoś sobie poradzimy. Idziemy wytestować ją w boju. To jednak 200 DPS-ów na plusie.
To jednak 200 DPS-ów na plusie. Nie, no dobra. Robi robotę. Robi robotę. Jeszcze byłoby dobrze, jakbym miał jakiekolwiek umiejętności, ale... Ale i tak już powoli robi robotę. Nie no, jest różnica. Znaczna, znaczna poprawa. Ja nie wiem, jak ja tamtym mogłem walczyć. Naprawdę, nie wiem, jak tamtym mogłem walczyć. Te moby tutaj mają od cholery HP. No właśnie, teraz przynajmniej go jak walimy, to... Powalimy go na kilka strzałów. A nie jak poprzednio. To co nam dają te szklamy? Kurde, nie wiem, no. Dobra, siadło. Kolejne śmieci. W ogóle muszę zobaczyć, po ile one chodzą. Tu na razie nawet nie musimy wchodzić, o dziwo. O, czyżby kolejna powiastka. Dziennik poszukiwacza pierwszy. Coś poszło nie tak. Jestem na miejscu spotkania, jednak nikt nie przybył, aby mnie stąd wyciągnąć. Zgodnie z protokołem muszę czekać. Ktoś po mnie na pewno przyjdzie. Dźwięki jak ze Strei w ogóle. Jeszcze trochę DPS-a by się przydało. Odrobinkę by się DPS-a jeszcze przydało. Schodzimy na dół, nie bawimy się. Z buta wjeżdżam tyle w temacie. Ten ognik jest strasznie irytujący. Ale dobra, udało się go zabić szybko dosyć. Ej, dobra, idzie teraz lepiej. Idzie teraz lepiej, spokojnie. Dajemy radę. Umiejętności coraz lepsze. Może nie doskonałe, ale lepsze. Tego pana my nie lubimy. O, właśnie. Naprawdę on straszne DPS-y ma. To są DPS-y straszne. I pykło. Następny, proszę. No idziemy teraz jak burza. Oj, taj, ujadą, poszukiwaczu przygód. Przynieś mi fragmenty szlamu. Ja dam ci mikstury, broni, wskazówki. Kim ty kurwa jesteś? A, ten szlam. No dobra, tylko panie szlamowy alchemik, ja mam ten szlam, ale ty nic nie masz do sprzedaży. To znowu ty. Ale z ciebie kurde sprzedawca. A tu co jest? Skrót poziom drugi? Ale czekaj, 120 tysięcy. Ale co to daje? Potrzebujesz skrótu? Skrót poziom drugi. No dobra. Ale co to? Nie rozumiem. Nie można tego samego? Musi być przeklęte, tak? Drugie piętro. Co nam to dało? Może więcej fragmentów szlamu? Mikstury.
2500 i 10 szlamu. No, gdzie jest? To jest ten portal? Ciężko na szyjnik. Oszukali mnie z kuch, wy syny! 120 tysięcy poszło się jebać. Ajajajaj. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my widzimy się w następnym odcinku z Moonlightera DLC oczywiście. To na 100%. Potem pewnie jeszcze Katie Rain, w sumie wczoraj zapomniałem wrzucić. No ale tak jakoś wyszło, że mi się nie chciało nagrywać i tak jakoś, no. Wyszło. Wyszło to wyszło, po co drążyć temat. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my widzimy się w następnym odcinku z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej.